Moi drodzy, wraca nam zima naturalną, więc rzeczą jest, że wróci nam też smog. Ale takiego smogu to nawet ja się chyba nie spodziewałem. I teraz tylko pozostaje pytanie, który smog jest groźniejszy? Od którego prędzej umrzemy? Czy od tego czarnego zła, które wydobywa się z kominów? Czy od tych klocków? Zaraz się to okaże. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany! 0385. Wiemy, że to są wymyślone cyfry, absolutnie to wiemy, no ale niech ci Chińczycy z firmy Fenzi Peizi Peizhi Peizhi się cieszą, moi drodzy. Zresztą to jest jakiś jeszcze inny numer, też nie wiem, może to jest rok założenia, a może rok likwidacji tej firmy. No cóż, jeżeli to jest rok likwidacji tej firmy, no to troszkę jeszcze pożyją, moi drodzy. Mnie bardzo ciekawi, co to jest w ogóle tutaj za naklejka. Klocki kosztowały 2,99 czy max 3,99, ale wydaje mi się, że niecałe 3 złote. Coś tam jest zaklejone, nie wiem co, bo zostało to... Co jest zaklejone, że niby czemu? Przecież nie mam pojęcia, czemu miałoby to być zaklejone, to C. Tutaj, no ale tutaj pewnie coś innego zaklejone. Nie wiem co, jakaś nazwa własna, nie mam pojęcia. Nie ja to, moi drodzy, zakleiłem. Opakowanie namawia nas, byśmy kupili 3 super... A nie, że 3 i nie 1, przepraszam. Myślałem, że to jest złączenie. Niestety z tyłu nie wiemy, co mamy. Wszystkie duże zostały zaklejone, no bo tutaj mamy... Tutaj importer się chciał pochwalić, że jest importerem. No tak szczerze ci powiem, importer, ja nie wiem, czy to kogoś tak mocno interesuje, kto to importuje, a czasem może i lepiej nie wiedzieć, by się do jakiejś firmy nie zrażać. W sensie chodzi mi tutaj o jednego ten Midex. No trzy modele, bardzo wątpię, byśmy dostali instrukcje, różne trzy, moi drodzy, ale może dość gadania, może nożyczki w dłoń i może sprawdźmy, z czym to się je, czy to w ogóle fajne i czy w ogóle takim klockiem da się bawić. Profil klocków za 3 złote raczej jest słaby, raczej nigdy nie jest za dobry, aczkolwiek, moi drodzy, mamy jakieś dobre początki, bo spójrzcie, instrukcja jest prosta, no przecież to w podróbkach to się nie zdarza. Zazwyczaj lekko powiedziawszy wyciągamy tak z krowie z gardła wyciągnięte, pomięte, po prostu jakby wiecie, tak po prostu ktoś to rzucił i tyle. A tutaj spójrzcie, instrukcja, oczywiście ona nie jest zbyt piękna, bo te rysunki są zdecydowanie zbyt małe, ale docenić trzeba na pewno grubość tego. Na pewno trzeba docenić spis klocków, że tutaj dostajemy u góry, no wow. Tak jak mówię, jest instrukcja i wbrew pozorom jest instrukcja wszystkich trzech. No to drugi plusik. Ja mówię, jakość papieru nie jest zła. Zapach, no chyba wyleciał dawno. Osobiście wolałbym zamiast, chociaż dobra, to jest niby, że jak kupimy te wszystkie instrukcje złożenia jednego dużego droida, która również się oczywiście przyda. No pewnie gdyby jej nie było, to ja bym psioczył, że znowu wtedy tej instrukcji nie ma, więc dobra, psioczyć nie będę, instrukcje jak najbardziej na plus. Tu u góry powiem pokazane, jakie te potrzebujemy smogi, czy tam inne robociki, by to zbudować, moi drodzy. Póki co, nie powiem, zaskoczonko jest. Więc czy teraz lada sekunda to zaskoczonko pryśnie, okaże się, zakończy się wszystko negatywnie, to moi drodzy, za sekundę się okaże i to nie jest test wysypywania klocków, bo to nie wysypywanie klocków o tym decyduje. Klocki bierzemy w łapki, tak? Bierzemy klocki w łapki, jeden z ważniejszych testów. Jakość? Chyba wam powiem szczerze, ok. Jakość klocka. Nie jest to jakieś, wiecie, żeby on w rękach się wyginało, ale takich klocków już chyba dawno nie robię. Już nawet te słabsze powtórki, podróbki są raczej lepszej jakości. Nie ma, powiem wam szczerze, tragedii. Pozostaje więc jeszcze tylko i wyłącznie jeden najważniejszy test, mianowicie test złączania i rozłączania. Tak luźno jak sobie to buduje, póki co jest naprawdę, jest okej. I jestem troszkę w szoczku. Tu się nie chcę, to skończę rozmontować, ale pamiętajmy, że nie można mieć przecież wszystkiego. Dobra, dajcie mi chwilę, to zbuduję, moi drodzy, na speedbuildzie i zaraz sobie ocenimy gotowy zestaw, tak? No i cóż ja, moi drodzy, mogę powiedzieć przy gotowym droidzie? Oczywiście coś powiedzieć muszę, bo od tego jest recenzja, moi drodzy.
czy jest dobrze, czy jest źle. Co ja mam wam powiedzieć? Może zacznijmy od początku i zacznijmy to komentować. Wygląd tego jegomościa smoga. No tu chyba nie trzeba komentować, bo tu się znów trzeba zastanowić, co jest ładniejsze, czy taki smog w powietrzu prawie niewidzialny, czy coś takiego, bo momentami chciałbym, by to było niewidzialne, w sensie, no dla mnie to tak średnio. Powiedziałbym, przypominałem to troszkę konstrukcję jakiegoś trzylatka, przy czym trzylatkowie nieraz ładniej budują, więc faktycznie no jest tak mocno średnio, jeżeli chodzi o sam konstrukt. Oczywiście możemy te klocki użyć jako kopalnie klocka, czyli po prostu użyć ich jako zasilanie naszej armii luźnych klocków i wtedy no też jest, powiedziałbym tak se. Mianowicie, jedne klocki wchodzą tak do siebie gładko, że praktycznie nie czuć, jak do siebie w ogóle wchodzą, jak je łączymy. Drugie wchodzą trochę ciężej. Na pewno co mogę powiedzieć, to że żadne klocki nie wchodzą zbyt ciężko. Nie mam odcisków na palcu. W palce mnie nie bolały, więc dzieciaki poradzą sobie bez problemu z konstrukcją tego czegoś. Zdecydowanie gorzej jest z rozłączaniem tych klocków, bo jak ja tutaj jeden błąd jeszcze popełniłem, coś musiałem porozmontowywać, to różnie z tym bywa. Jak widzimy również niektóre elementy, ale z Lego też by to raczej odpadało, więc tutaj się tego czepiał nie będę, natomiast widzimy, odłamiemy to prędzej tak, niż tam ten klocek się tutaj przekrzywi. A cóż jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie klocki chodzą spoko. Tu na dole, o, te zawiasy chodzą ciężko. Tu trzeba faktycznie siły włożyć, ale nie jest to jakaś taka siła, żeby, wiecie, ten trzylatek, pięciolatek musiał zjeść nie wiadomo ile śniadań. Dodatkowo mam wrażenie, że z każdym ruchem lekko mi się to luzuje, więc pewnie problem by zniknął. I teraz powiem tak, no ja bym bardzo chętnie przetestował jakiś inny, normalny zestaw, bo widzimy, to nawet nie stoi. Normalny zestaw, jakiś większy niż 3 złote, bo klocki zapowiadają się naprawdę ciekawie. Z chęcią zobaczyłbym minifigurki z tychże. Z chęcią zobaczyłbym jakieś autka, pojazdy, cokolwiek. Bo mówię, tu mamy styczność z czymś, no, karykaturalnym po prostu. Co tu dużo gadać. Nawet nie stoi, no spójrzcie, się niczego nie trzymać. Ja to w ogóle dobrze zmontowałem. Nie, no dobrze, teraz widzę, że dobrze. Oczywiście, dobra, możemy te nogi dać troszkę bardziej do przodu. I czy wtedy... No wtedy już prawie stoi, ale wiecie, większość ludzi, szczególnie kobiet, powie, że ja prawie stanie. A nie, stanął! Dobra, stoi, moi drodzy. To już większość ludzi, szczególnie kobiet, może być usatysfakcjonowana, można by, moi drodzy, rzec. Aczkolwiek widzimy, ma jeszcze takie wahania troszkę. No ale nie o to chodzi, moi drodzy. Bardzo chętnie przetestowałbym, bo naprawdę klockowo nie jest źle. Widać, jakby się komuś chciało. Widać, że, wiecie, konstrukcyjnie też nie powiem, bo ktoś się musiał nakombinować, bo to nie jest najprostszy styl budowania. Jednak kilka takich rozwiązań może nie było, które ścięłoby mnie z nóg i powiedział, wow, jak oni wymyślili w ogóle ten styl budowania. Ale jednak nie jest to najprostsze możliwe podejście do tematu, czyli kloc, góra, dół i tyle. Więc na pewno tutaj kombinowano, na pewno się tutaj starano i teraz pytanie, czy budżet nie pozwolił, czy co? Czy faktycznie jednak się nie starano, a mi tak po prostu się dziwnie wydaje? Z chęcią klocką Paisley się przyjrzę. A, no i kto wie, może faktycznie ten 15008 to jest rok likwidacji firmy, więc tutaj taki spoiler z przyszłości troszkę. Mówię, warto będzie, coś większego na pewno przetestujemy, bo źle nie jest. Jakość klocka, ich złączanie, rozłączanie to wypada najsłabiej, ale 7 na 10 myślę, że można by tym klockom na chwilę teraźniejszą dać, ale jakby tej oceny nie chcę wystawiać, dopóki nie zobaczę normalnych klocków, a nie takiego zlepku luźnych, przypominających jakieś, mówię, kosmiczną kupę, czy kosmiczny smog, bo no naprawdę... Sami widzicie, to też ten bęben mu taki wystaje, kosmiczny brzuch. To jest kosmiczny jakiś roboto Janusz z Polski, który na promocji w harnasie dorwał w żabce i kurde, bebol mu wywaliło. No chyba tak, moi drodzy. Z chęcią przetestuję co innego, a wy, mam nadzieję, że z chęcią klikniecie subskrypcję wraz z dzwonem, byście nie przegapiali przyszłych filmów na tym kanale, bo dzieje się tu ciekawie, tym bardziej jeżeli Fazy tutaj jeszcze do nas wróci, a myślę, że kiedyś wróci. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye! Jeszcze polek na końcu, widzieliście to? Bye!